No cześć, mówi Szymek. Jeżeli jesteście animacją zainteresowani i korzystacie pierwszy raz z programu Toon Boom Harmony, bo ciekawa aplikacja i fajnie się w tym animuje. Pokażę wam, gdzie zmienić, aby był jasny interfejs. W opcjach preferencje. Tutaj było gdzieś tu w general główne. Użyj ciemny styl. To można odznaczyć, jak ktoś lubi jasny interfejs. Jak zrobię, im się wygodnie animuje. Aby móc rysować, dodam color card. Tylko, że color card ma być pod spodem. Rysunek ma być na górze, color card na dole. Aha, jakbyście nie wiedzieli, jak wysłać animację, prędkość klakek na sekundę, to w opcji scena, ustawienie sceny. Gosia, nie grab się. Sorry, mój pies się grabie. I tutaj ustawiam sobie klakki na sekundę. Inaczej wideo będzie za szybko pokazywać animację. FPS, ilość klakek na sekundę 4. Dlatego, że wtedy jak wyślecie animację, to będzie miała prędkość 4 klakki na sekundę. Musi być quick time zainstalowany. A rysuję sobie pierwszą postać. Nie chcę mi się aż tak idealnie rysować. To znaczy mógłbym idealnie. Dobra, narysuję tak jak będę uważał. Gosia! Nie grab się, Gosia! Hej! Sorry za mojego psa, on się cały czas grab i ma chyba uczulenie na coś. Przeszkadza mi go czasami. Muszę mojego psa czasami, moi drodzy, uciszyć. Kurde, nie bardzo mi się chce dzisiaj w tym programie animować, ale ze względu na tutorial, który będę publikował. To narysuję. Zawsze lubię rysować gości z czapką. Ja nie wiem, co ja mam z tymi czapkami. Nie wiem, to jest taka mania na punkcie rysowania gostków z czapkami. To może dlatego, że kiedyś rysowałem komiksy? O nie, tak być nie mogę, nie mogę takiego diagoska odstawiać. Ja nie mam tabletu, zważcie na to, że myszką rysuję. I teraz ustawiamy sobie tu. Włączamy sobie Onion Skin. To przesuwamy tu. W opcjach preferencje można chyba ustawić. Gdzieś to było. Drawing Onion Skin. Czekajcie, bo ja nie pamiętam, czy niższa wartość to było jaśniejsze, czy ciemniejsze. Tak, niższa wartość jaśniejsze. I teraz tu. Chociaż ja tu nie musiałbym... O nie. To znaczy, że chyba muszę dać wyższą wartość. Dajcie mi chwilę. Chyba dam na 9. Kurde, to nie jest chyba ta opcja. Moment, chwilę, bo... Jak to jest z tą przeźroczystością? Czy to ma być niższa wartość? Spróbuję niższą wartość. Kurde, co jest? Aha, bo jak używacie slider, możecie w ten sposób zrobić. Bo to za pomocą slidera też możecie mieć. Podobnie to działa jak w programie
A dobry animake i Open Tunes, ale Open Tunes jest lepszy. Wydaje mi się, że lepszy jest niż ten program. Tylko, że ten program jak się zapisuje projekt... Gosia! Gosia, nie graw się, chodź tu! Chodź tu, nie graw się! Znowu ma mojego psa, mojego rodzu uspokajać. Czekajcie. Co mam jakoś... Aha, bo to jest nowa klatka. Tutaj trzeba byłoby się przekopiować naszą głowę. Ale to się głupio zaznacza. Nie lubię, jak to... Czemu tak dziwnie? Czekajcie, bo muszę się przyzwyczaić. Edit copy. Trzeba sprawdzić, czym jest kopię w tym samym miejscu. Paste cell in the timeline. Kopiuj, wklej komórki w osi timeline. Twarz mógłbym narysować sam. A nie, czemu takie oko byle jakie? Jaka myszka rysuje. Aha, jeszcze wam pokażę, jak eksportuję animację. Spacją przesuwamy widok. O nie, musiałbym włosy na nowo rysować. Aha, kolory trzeba będzie wam ukazać, co i jak. Zaraz pokażę. Dobra, to może nie będę tej czapki rysował. Copy. Czekajcie. Aha, takie coś. No i mamy zduplikowany rysunek. Czekajcie, bo można tu wyciąć. Delete keyframes. Czekajcie, muszę pomyśleć, bo ja cały czas w programie Open Tunes. Co jak wyknę ten kawałek? O, mam. Trzeba użyć cut cells from timeline. Dzięki temu możecie skrócić czas tej animacji. Czekajcie, jak to będzie w praktyce wyglądać. I... Aha, nie pokazywałem pędzla. Kolory. No close gap. Tu zamykamy dziurę. Zamknij małą przestrzeń. Palety kolorów. Czekajcie, jak to było? Nowa paleta. Coś podobnego jak w Open Tunes. Ale Open Tunes mi się wydaje trochę fajniejszy. Tylko znacznie trudniejsze w obsłudze. Czekajcie. Chociaż nie narzekam na ten program. Powiem wam, nie jest zły. Czekajcie, bo ja się zastanawiam, bo to się trochę pozmieniało. Nie, jak to jest z tym? Aha, bo to jest paleta, można jeszcze kolor osobno dodać. Dodaj kolor. Skin. Aha, bo tu zmieniamy nazwę włosów. Zaczekajcie, bo muszę zmienić. To jest oczywiście mój marudny pies, musi mi przeszkadzać w najważniejszym momencie. Czekajcie, bo tu ciężko ustawić. Co jest? Nie, co to mi się pojawia? Uważajcie z tym, bo ten program jakoś dziwnie się zachowuje. Będę musiał mieć na oku ten program, bo myślałem, że mi się wyłączy. Dobra, zapiszę sobie projekt.
Tylko tu jest dużo opcji. Które trzeba poznać. Jest też morphing. Co to jest? Aha, wiem dlaczego się tak dzieje. Musicie kolągać. Coś takiego. Open Games nie lubi tego. Dlatego teraz mógł mi zapisać. Zapomniałem o tym powiedzieć. Czekajcie, sprawdzę moje pliki. To znaczy ukośnik. Po angielsku to jest kolon. Ale ukośnik, czekajcie, jak się nazywa ukośnik. To jest moja scena. Możliwe, że mógłbym też osobno zapisać scenę. Ile to ma megabajtów? Tu przynajmniej zapisuję go jednego pliku, a nie jak Open Games, że się trzeba zmagać z zapisem pliku. Dobra, teraz eksport animacji. Bo nie będę wszystkiego dzisiaj omawiał o Harmony Premium. Jest tu sporo rzeczy. Może poświęcę inny tutorial na to, ale to innym razem. Export to chyba będzie movie, to się trochę pozmieniało. O, QuickTime. O, nawet M4 mamy. Wspaniale. Czekajcie, 11, 12, 13, 14. Dlaczego 60? Do 14 tylko będę eksportował. Nie wiem, czy mi wyśle. Spróbuję. Bo wcześniej do QuickTime'a. O nie. Nie jest zainstalowana. Wobec tego musimy wysłać do QuickTime'a. Dobra, mniejsza z tym. Czekajcie. No i animacja działa. Tylko nie zapomnijcie, tak jak wam pokazałem w opcji sceny, ustawić ileś klatek na sekundę. I życzę miłego dnia.